Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dziś rozpieszczamy dzieci. Dzieci swoje i wszystkie dzieci w swojej rodzinie. Taka ciekawostka. Anglia, która jest krajem kupieckim, kompletnie nie zna tego dnia. Co jest przedziwne, dlatego że to jest fantastyczny dzień, żeby zarobić naprawdę duże pieniądze. Czemu tak się dzieje? Ja nie wiem. Niemniej jednak, dzień dziś będzie przepiękny, bo już poranek jest bardzo słoneczny, a ta kurtka jest wzięta przeze mnie naprawdę mocno na wyrost. Wczoraj jeszcze było dość rześko, ale dzień się zrobił bardzo słoneczny, a wieczorem musieliśmy go uczcić, poszliśmy sobie na plażę, zrobiliśmy grilla, siedzieliśmy do późnych godzin wieczornych, było naprawdę, naprawdę miło. Cóż, dzisiaj rozpoczynamy, 1 czerwca, rozpoczynamy naszą akcję z 35 infografikami, które zaczniemy dziś już zamieszczać na Instagramie szpiegul.pl, właściwie szpiegul.pl, ale znajdziesz mnie na pewno bez żadnego problemu, albo już znasz. Te infografiki bardzo pięknie doprowadzą do miejsca, w którym rozpocznie się webinar, na którym bardzo dokładnie wyjaśnię, o co chodzi z całym kursem, na którym wyjaśnię, jaka jest jego idea, jaka jest idea w ogóle wszystkich kursów. A na razie tylko o kursie podstaw CSI, CCSIF, Fundamentals. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do śledzenia całej akcji, do zapoznawania się z infografikami. Ja myślę, że będzie warto. Wczoraj udało mi się napisać, znaczy najpierw zrobić research, potem napisać bardzo fajny scenariusz nowego odcinka podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Ten podcast jeszcze w nocy nagrałem, a dziś będzie montaż, mastering, no i pisanie artykułu na bloga, żeby to wszystko jutro sprawnie o godzinie 12, w środę o godzinie 12, w samo południe jak zawsze, aby się pokazało w sieci, żebyś mógł się z tym zapoznać. Mogę Ci tylko powiedzieć, że zdecydowanie temat był zbyt obszerny, żeby mówić o wszystkim, więc skupiłem się na pracy z osobowymi źródła danych DEFY, defensywy politycznej, tylko i wyłącznie. No oraz mówię o książkach napisanych przez Wacława Cholewińskiego, ale tych książkach, które dotyczą tylko i wyłącznie tematyki szpiegowskiej, albo o nią zahaczają, albo gdzieś tam obok przemykają, a przede wszystkim o jego tryptyku rewolucyjnym. Uważam, że ta książka zdecydowanie mieści się w ramach kanonu, w ramach tego, co ja nazywam nową falą polskiej powieści szpiegowskiej. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na wysłuchanie, czy też przeczytanie jutro, w samo południe, OSS Okiem Służb Specjalnych. A dziś, nie wiem, dziś w tak pięknych okolicznościach przyrody zastanawiam się, co by było, gdybym Ci opowiedział dziś o analizie. I nie wiem, czy widzisz, ale właśnie zastosowałem pierwszą technikę analityczną. Co by było, gdyby, to jest jedna z ulubionych technik analitycznych, które stosuje się za pośrednictwem takiego narzędzia, jakim jest Excel. Co gdyby, albo co jeśli, tak? A jeśli to, to. Ale dziś opowiem Ci o analizie, tak bardzo ogólnie, a przede wszystkim o analizie wywiadowczej. Czym jest w ogóle analiza? Analiza to jest proces myślowy. On się odbywa gdzieś tam, nie wiem, w mózgu, w umyśle, gdziekolwiek chcesz. W każdym razie jest to czynność intelektualna, przede wszystkim intelektualna. Nawet jeżeli stosuje się całą masę technik realnych, zupełnie technik, to jest to czynność intelektualna, czynność myślowa. Okej, na czym to polega? I po co? W analizie wywiadowczej... Dobra. Patrzę na swoje zapiski, ponieważ zazwyczaj jest tak, że to strasznie ciężko jest powiedzieć z tą analizą co i jak. Chodzi o to, że w analizie wywiadowczej rozczłonkowujemy jakąś sytuację na poszczególne, zazwyczaj pojedyncze elementy, tylko po to, żeby te elementy ze sobą skonfrontować, aby je odpowiednio, najpierw oczywiście odpowiednio je zestawić, potem skonfrontować,
usystematyzować. To nie jest zresztą tak, że można powiedzieć, że najpierw systematyzujemy, potem konkretyzujemy. Nie, to się odbywa ciągle. To jest trochę tak jak układanie puzzla. To pasuje tu, potem okazuje się, że nie tu, przekładamy i tak to działa. To w końcu nas doprowadzi do jakiejś oceny. Oceniamy i na tym zasadniczo polega cały proces analizy tej myślowej, analizy tego, co się odbywa. Do tego właśnie potrzebujemy narzędzi, do tego potrzebujemy kartki papieru i tylko w ten sposób możemy... Aha, czym są takie elementy? Bo dobra, rozkładamy, a nie wiemy, czym są te elementy. Elementy to są albo części, jakieś części składowe danej sytuacji, danej... No nie chcę powiedzieć informacji, ponieważ za chwilę Ci wyjaśnię, to nie jest informacja. To jest praca na danych, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Czyli te elementy to części, cechy albo relacje. W analizie wywiadowczej pracuje się bardzo często, zazwyczaj na relacjach. Na relacjach. To jest bardzo istotna kwestia. No i po co tak czynimy? Otóż okazuje się, że analiza potrafi dać nam informacje, których nie jesteśmy w stanie uzyskać w żaden inny sposób. Po prostu analiza daje nam informacje. To jest tak, że wszelkie źródła danych dają nam dane, a dopiero analiza daje nam informacje. Analiza może mieć bardzo szeroki zakres, a może być bardzo wąska. Może najpierw Ci wyjaśnię, że najpierw zdobywa się dane. Dane są to surowe fakty. Surowe fakty, od których musimy odsiać komentarze, oceny. Zostają surowe fakty. To są dane. Dane, które są przeanalizowane, dopiero stają się informacją. Żeby jednak nią się stać, one muszą podlegać ocenie, te dane. To znaczy, musimy wiedzieć, jakie jest źródło tej informacji, jaka jest wiarygodność tej informacji. Następnie musimy tą informację zestawić z innymi informacjami, które mamy. Musimy przeprowadzić cały proces analityczny. Wówczas uzyskujemy informację. Ta informacja też jest jeszcze surowa. Dlatego, że ta informacja podlega kolejnej ocenie. To znaczy ocenie pod kątem pilności i pod kątem ważności. Dopiero w takim momencie informacja zostaje włączona do całego systemu informacyjnego, który posiadamy, albo jeżeli stwierdzimy, że jej pilność, jej ważność jest taka, że należy ją przekazać decydentom od razu, ponieważ na jej podstawie zostanie podjęta decyzja, to taka informacja jest informacją kierowniczą. Natomiast zarówno informacja kierownicza, jak i ta informacja, która została włączona do systemu informacyjnego, one tworzą zasób wiedzy. Wiedzę, która jest w firmie. I tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że już widzisz różnicę pomiędzy daną informacją, informacją kierowniczą, a wiedzą. Oczywiście powiedziałem to bardzo skrótowo, ale warto sobie po prostu z tego zdawać sprawę. Tak więc przez analizę uzyskujemy informację, której w żaden inny sposób byśmy nie uzyskali. Dobra, ale dzisiaj gadania, nie? Ale to jest jeszcze nie wszystko, dlatego że chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, jak wygląda taki cykl, no nie cykl analityczny, ale cykl analizy, tak? Po pierwsze, gromadzimy dane. Następnie musimy ocenić i interpretować materiał, który mamy. To jest surowy materiał. Dopiero wówczas następuje analiza. Po analizie musi nastąpić synteza. Już kiedyś mówiłem, że analiza potrafi być ogromna, tak? Załóżmy, że ma te 10 stron naprawdę sążnistych informacji, sążnistych danych. Natomiast to jest za dużo dla decydentów. Musi nastąpić synteza. Zresztą analityk też musi zrobić tą syntezę z tego powodu, że on musi zdać sobie sprawę w kilku dosłownie słowach, o co kaman. Stąd synteza jest niezbędna. Po syntezie dopiero. Po analizie, po syntezie następuje, ale pięknie, następuje wnioskowanie. Wnioskowanie, które prowadzi dopiero do rekomendacji, z których część niemal zawsze polega na tym, że trzeba pogłębić wiedzę w jakimś zakresie i to nas prowadzi do gromadzenia danych.
i myślę, że to byłoby wszystko, jeśli chodzi o ten cykl takiej analizy samej. Cały czas ci mówią, że w analizie pracuje się z kartką papieru, z dokumentami, z programami różnymi komputerowymi. To jest dość istotne z tego powodu, że efektem analizy musi być dokument, niemal zawsze. Niemal zawsze, bez względu na to, czy jest to analiza malutka, czy duża, to musi być jakiś zapisek. Oczywiście, jak analizujemy sobie coś bardzo prostego, artykuł w gazecie, no to wystarczy nam kawałek papieru, żeby sobie... To po prostu nam pomaga w wyprostowaniu naszych myśli. W zrozumieniu tego, co jest przedmiotem tej analizy. Natomiast analizy zawierające większe ilości już danych wymagają dokumentu. Ten dokument musi być sporządzony. Bez tego dokumentu ta wiedza po prostu ginie. Oczywiście po wprowadzeniu już tego całej wiedzy, którą posiadamy, całych wszystkich informacji kierowniczych do systemu informacyjnego, wiemy doskonale, że taki dokument papierowy przynajmniej może już zniknąć. On nam jest do niczego niepotrzebny. Natomiast w momencie, w którym analizy dokonujemy, dokument jest niezbędny. Jak się taki dokument robi, jak on powinien mieć formę. Chodzi o to, żeby było wiadomo, jak uporządkować treść takiego dokumentu, jak spowodować, żeby nie robić analizy na 100 stron, co zrobiłem kiedyś. Oczywiście to nie była analiza, a zrobi się bardzo, bardzo krótką. Jak zrobić, żeby z tej analizy jeszcze wyciągnąć, tak wszystko wyrząć, skręcić, żeby sama synteza była. No, do tego jest potrzebny dokument. O tym wszystkim opowiadam na moich szkoleniach. Również jest to na kursach online. Znaczy, będzie to na kursach online, bo to jest zasadnicza forma będzie. I bardzo, jeżeli Cię to interesuje, bardzo serdecznie Cię na nie zapraszam. Mówię analiza, czyli stosuje się różne techniki analityczne. Tych technik analitycznych jest ogromna ilość, ogromna. Niektóre z tych technik są bardzo, bardzo różne. Ich przydatność jest bardzo różna. Często one są przydatne tylko w zakresie jakiejś bardzo wąskiej, drobnej analizy. Znaczna część technik tych do analizy wywiadowczej jest ustrukturyzowana. Są to techniki bardzo oryginalne. Bardzo oryginalne. O tym też, o wszystkim opowiadam na moim kursie dotyczącym analityki. Na szkoleniach dotyczących analityki. To ma być na kursie analityka biznesowego. Analityka biznesowego CSI, żeby nie było wątpliwości. Także tam Cię zapraszam. Zapraszam właśnie na śledzenie naszych infografik na Instagramie, na fanpage'u bloga szpiegu.pl na Facebooku i na webinarze bardzo wiele się okaże. Nie przegap tego. Jeśli zaś chodzi... O, już wiem, uciekła mi też taka myśl, że jeśli chodzi o same rodzaje analiz, których dokonujemy, właściwie mamy ich... Dzielić można je jak chcemy, ale tak naprawdę mamy dwa. Są jakościowe i ilościowe. Ilościowe to pracujemy na cyferkach, różnego rodzaju cyferkach, tak? Na przykład na numerach telefonów. A jeśli chodzi o jakościowe, no to jest praca nad tekstem. To tak bardzo ogólnie, ale mniej więcej o to chodzi. Jeśli jakoś Cię zaintrygowałem, mam nadzieję, że tak jest, jeśli Cię zaintrygowałem, to ja Cię bardzo, ale to bardzo, chwila, muszę tu przed słońcem usiąść, bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na webinar, na śledzenie i na kurs podstaw CSI, który już całkiem niedługo rusza. Pamiętaj, że ta ścieżka tych infografik zakończy się krótką przedsprzedażą kursu w cenie niższej niż cena normalna. I co? Na dziś byłoby to na tyle. Życzę Ci przepięknego dnia, słonecznego, jak u mnie zapowiada się nieźle, choć bardzo pracowicie. Szpiegul.pl. Cześć!